Od wielu lat nie biorę udziału w bieżącym życiu politycznym. Mam swoje powody. Po pierwsze, to są lata. Po drugie, zbyt wiele osób poznałem z tych kręgów, które się angażują, które walczą o byt polityczny. W związku z tym wiem, że to nie jest dla mnie. Staram się być z daleka. Ale jeśli ja jestem z daleka od polityki, to wcale nie znaczy, że polityka jest daleka ode mnie. Ona jest i niestety ma wpływ na wszystko, co robimy. Ja też. Żyjemy wyborami do parlamentu. To jest oczywiste, że raz na 4 lata, przy prezydenckich raz na 5 lat, ludzie są zmorzeni, pobudzeni, jedni za, inni przeciw, a jeszcze inni mówią, że i tak nigdzie nie pójdą. Co jeśli nie pójdą, i tak nie będzie miało znaczenia ta ich wypowiedź, bo w sumie po co to robią? Ale lubią. W związku z tym tak naprawdę mamy do czynienia nie z wyborami, które nastąpią za kilka dni, ale to będzie plebiscyt. Plebiscyt, czyli opowiedzenie się za jedną ze stron. Bo podziały w Polsce są takie, jak w niektórych krajach, na przykład USA, że są dwie główne orientacje, to nie są partie, które walczą między sobą o głosy. Cała reszta próbuje się gdzieś tam bokiem przebić, zaistnieć. W Polsce jeszcze to ma jakiś sens, jeszcze to się sprawdza. Tam już od bardzo dawna nie. Czyli plebiscyt. Opowiedzenie się za kimś i za czymś, albo powiedzenie się przeciwko komuś, albo przeciwko czemuś. Dlatego plebiscyt, który jest tą wolą ludu, powinien wyłonić tych lepszych, tych ważniejszych. Tak oczywiście nie będzie, bo te podziały nie wzięły się znikąd. I ludzie bardziej drżą tym, że jest 8 gwiazdek, czy jakieś inne wyzwiska, niż tym, z kim i z czym mają do czynienia, co poszczególna orientacja proponuje na niedaleką przyszłość, na najbliższe lata. Decydują nie argumenty, decydują emocje. I to niestety widać, a przez to obniża się tak zwana jakość życia politycznego. Sprowadzenie wszystko do menelizacji, do wyzwisk, do bluzgów powoduje, że lepiej już nie będzie. Będzie tylko i wyłącznie gorzej, chociaż trudno to sobie wyobrazić. Największym przegranym debaty telewizyjnej jest Donald Tusk. Miał szansę zaistnieć jako główny przeciwnik orientacji rządzącej. Gdyby się schludnie ubrał, gdyby ładnie mówił, gdyby miał coś do powiedzenia, oczywiście pokonałby na głowę przeciwników. Dlatego, że premier Mateusz Morawiecki poszedł w emocje. Bardzo dużo na tym stracił, ale ta strata jest innej kategorii. To jest strata tego, czego nie zyskuje, bo on swoich wyborców nie straci. Ale to jest jego wybór. Nie chciał. Chciał zejść do tego poziomu, zniżyć się do tego poziomu, jak ta debata wygląda. No to ma za swoje. Natomiast Donald Tusk pokazał ze swojej strony wszystko, co najgorsze. Czyli formę i treść. I to jego stałe co kilka wyrazów, świadczy o tym, że on jest wyluzowany, on jest spokojny. Jak jest w zamkniętym gronie, na spotkaniu z własnymi zwolennikami czy wyznawcami, bo to się już sekty porobiły z obu stron. I on wtedy jest luzak. On może sobie spokojnie chodzić po scenie z mikrofonem w ręku, obiecywać, ganić, chwalić i myśli, że tak wygląda życie na zewnątrz. Przyjście do telewizji obnażyło jego tak naprawdę nicość. Donald Tusk, który przychodzi na debatę, a wygląda jak kelner po 3-dniowym weselu, czyli za duża, trochę wymięta koszula, nie pasująca do obrazu całości, przegrywa na starcie. Dlaczego? Dlatego, że połowa elektoratu to są kobiety. Znaczna część z nich jest wrażliwa na to, jak człowiek wygląda, a nie tylko co obiecuje i jak mówi. I tu przegrał z kretesem tą pierwszą, najważniejszą rzecz, czyli ogólne wrażenie. Ale to jest nie tylko to, bo jest jeszcze kwestia polskiego języka i elementarnej logiki. Jeśli człowiek mówi nam do kamery, do wszystkich widzów: wiem, że być może czekaliście na inną debatę z prezesem Kaczyńskim. I gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to przecież wiadomo, że nie czekaliśmy, bo takiej debaty miało nie być. Od samego początku było wiadomo, że zamiast Jarosława Kaczyńskiego
będzie premier Mateusz Morawiecki, więc nie można czekać do ostatniej chwili debaty, że jednak przyjdzie ktoś inny. To już było uzgodnione, zaklepane i co do tego była pewność. Gdyby użył innego słowa, które ma zupełnie inny sens, na przykład oczekiwaliście, to tak, bo bardzo wielu ludzi oczekiwało, że przyjdzie premier Tusk, premier Kaczyński, premier Morawiecki zostanie gdzieś z tyłu, będzie tylko widzem i debata będzie głównie między tymi dwoma osobami. Ale nie czekaliśmy, natomiast oczekiwaliśmy. To jest oczywisty błąd z jego strony. To jest nie jeden błąd z jego strony, bo zrobił jeszcze coś, co jest nie do pojęcia i nie do przyjęcia. Chciałem z nim, czyli z Kaczyńskim, stanąć twarzą w twarz. No pięknie, tak się powinno w debacie zachowywać. Móc spojrzeć prawdzie w oczy. Aha, czyli prawda jest w oczach Jarosława Kaczyńskiego. Czyli tu Tusk okazuje coś, czego bym się po nim nie spodziewał. On z góry przesądza, że po stronie Kaczyńskiego jest prawda. Czyli po stronie patrzącego, czyli po stronie Tuska, co jest? Szukanie prawdy. I tu właściwie poległ. Być może język polski nie jest jego pierwszym językiem i być może coś takiego jak logika jest mu rzecz to zupełnie nieznana. Ale to spowodowało, że praktycznie popłynął jak ten biedny nachodźca na granicy białorusko-polskiej, który w listopadzie, wtedy było bardzo zimno, to już właściwie jest zima, jak stwierdzili ci, którzy go promowali, płynął 6 dni. W ciągu dnia, w tej lodowatej wodzie, w nocy wychodził. Mokry, na brzeg, mokry i zmarznięty, kładł się na gołej ziemi, bo bał się, że go ktoś zobaczy. W tym czasie nie jadł i nie pił, tylko parę łyków wody z rzeki. No proszę bardzo, w listopadzie, jeśli ktoś wejdzie do bardzo zimnej rzeki, posiedzi tam chociażby chwilę, przecież w ubraniu, ale płynie wiele godzin, później wychodzi na brzeg, na noc kładzie się na brzegu na piasku i znowu wchodzi do wody. Ile on by przeżył? I w jakim stanie? To jest oczywiście absurd. Nie jadł, to jeszcze można zrozumieć. Człowiek 6 dni może wytrzymać bez jedzenia. Ale nie pił przez te 6 dni tylko parę łyków wody z rzeki. I to jest właśnie, że ta opowieść o tym nachodźcy całkowicie popłynęła. Ta narracja się rozsypała. I tak samo jak się to wszystko rozsypało Donaldowi Tuskowi. Swojej szansy nie wykorzystał premier Mateusz Morawiecki. Gdyby był merytoryczny, gdyby był nieemocjonalny, gdyby miał tę minutę za każdym razem na wypowiedź merytoryczną, odnosząc się do konkretów, bardzo dużo by zyskał. W sytuacji, kiedy tego nie zrobił, on bardzo wiele nie stracił, dlatego że jego elektorat przy nim i tak zostanie. Podziały są utrwalone, podziały są proste, za i przeciw. Ale nie skorzystając z takiej okazji, Morawiecki być może 1, 2 czy 3 punkty procentowe zmarnował. To jest bardzo dużo w tej sytuacji. O ile ktoś oczywiście wierzy w wybory i wierzy w wyniki. To jest zupełnie inna sfera. Szymon Hołownia, jako reprezentant siebie samego i tęczowego Władka, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza, miał walczyć o elektorat wiejski. Na pewno swoim zachowaniem, swoimi wypowiedziami, o ten elektorat wiejski nie zawalczył. Prawdopodobnie poszli na całość. Uznali, że tak, chłopi, ci, którzy są z nami, to będą z nami, a ja, jako Hołownia, w tym elektoracie miejskim, to, co zdobyłem, przyłączymy razem siły i zdobędziemy ponad te 8 punktów procentowych, co jest dla nich progiem, ale są cały czas na granicy. I ponieważ w notowaniach są na granicy, to pamiętajmy o tym, że ludzie nie bardzo szczerze do końca mówią ankieterom, jak będą głosować. Gdyby nie zyskali tych 8 punktów, gdyby nie przekroczyli progu, to będzie tragedia dla tak zwanej koalicji, ale z drugiej strony dobrodziejstwo dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że być może wtedy po tych wyborach ZSL, czyli partia prokomunistyczna, przez kilkadziesiąt lat sojusznicza wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pójdzie w rozsypkę, zostanie gdzieś tam jakimś rudymentem w zaniku i tak naprawdę tego im życzę. Po tym wszystkim, co robili, po tym wszystkim, czego nie zrobili, gdzie po roku 89 nie odrodzili ruchu ludowego, tylko go utwardzili w
tym, że PPR, PZPR to był najważniejszy sojusznik, który nie tam sojusznik, bo sojusz to zakłada jakąś równość stron, gdzie podlegali tym wszystkim siłom zewnętrznym, także sowieckim. Może im się to jak najszybciej należy, żeby tak się stało. Krzysztof Bosak, przedstawiciel Konfederacji, jak zwykle na swoim bardzo wysokim poziomie. Spokojny, rzeczowy, ale jest jeszcze coś w tym wszystkim, o czym zapominamy. On jest w tym przypadku reprezentantem formacji wielokierunkowej, wielowektorowej. Tam są bardzo różne siły, bardzo ze sobą sprzeczne. I patrząc na to wszystko z zewnątrz, widzimy, że nie jest to formacja jednolita. Od sasa do lasa, od lasa do sasa, w tych samych sprawach, w ramach tej organizacji mogą być 2, 3, 4 różne zdania. I dlatego formacja, która miała szansę z tych 6,8 punktów procentowych, które zdobyli w poprzednich wyborach, wybić się na 2,5 czy nawet 3 razy tyle, bo takie możliwości elektoratu dla nich były, tego oczywiście nie zdobędzie. Ale na pewno zdobędzie znacznie więcej niż w poprzednich wyborach. Czyli będą wygranymi w jakimś sensie. Czyli nie tylko przetrwają, ale powiększą swój stan posiadania. Joanna Scheuring-Wielgus, reprezentantka, no właśnie, czego? Ona się przewinęła przez bardzo wiele formacji politycznych czy okołopolitycznych. Nowoczesna, partia jakaś liberalno-społeczni, partia Teraz, partia Wiosna, Sojusz Lewicy Demokratycznej i wreszcie Lewica. Jak na tak krótki życiorys polityczny, to jest bardzo dużo. W Polsce nie ma czegoś takiego jak lewica. W Polsce jest komuna i to, co niesłusznie nazywamy postkomuną, tylko z tego powodu, że to zmienia nazwę. Towarzysz Władimir Czarzasty, wystawiając Janinę Scheuring-Wielgus do debaty, zrobił błąd, dlatego że z jego strony powinien być reprezentant, ja mówię z jego punktu widzenia, co dla niego byłoby dobre. Ktoś, kto nie działał w PZPR-ze, karierę polityczną rozpoczął po roku 1990, czyli już ponad 30 lat miałby stażu, nieobciążony takimi życiorysami, takimi zaszłościami, zdobyłby właśnie znacznie więcej. A ta posłanka, nie reprezentując właściwie nic poza tymi organizacjami, przez które się przewinęła, pokazuje, że szuka cały czas. A może tu, a może tam, a może jeszcze się tu przykleję, a może tu jeszcze coś zyskam. W ten sposób ta formacja się nie rozwinie. Ale tego im życzę. Nie tylko, żeby się nie rozwinęła, żeby po prostu przepadła. Bo ile lat można uważać, że komuna się zalegalizowała, że w tych latach 90. wchodząc do tego powszechnego, normalnego życia politycznego, stali się normalną formacją. Nie. Formacja, która była zbrodnicza, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Formacja, która była reprezentantem obcego mocarstwa w zdrowym ciele Polski. Zdrowym, które zostało w bardzo znacznym stopniu przez komunę zepsute. I dlatego, nie wystawiając kogoś innego do debaty, tylko wystawiając osobę niekształtną, w sensie poglądów politycznych, stałości, zrobił błąd. Ale akurat z tego się mogę tylko i wyłącznie cieszyć. I wreszcie bardzo sympatyczny, merytoryczny Krzysztof Maj, reprezentant bezpartyjnych samorządowców. Człowiek, który był spokojny, normalnie uśmiechnięty, widać było, że przygotowany do tej debaty. Mówił tylko i wyłącznie merytorycznie, nie schodził na poziom wyzwisk, na poziom emocji, natomiast zabrakło mu jednej rzeczy. A wielka szkoda, bo nowa formacja zawsze powinna mieć przed sobą większą przyszłość. Zabrakło mu charyzmy. Chodzi o to gestykulacja, mimika, twierdzenia, które z jego strony padały, powinny być bardzo mocno, bardzo wyraźnie wyartykułowane. Zobaczymy, jak będzie. Jeśli nie zdobędą 5 punktów procentowych, to będzie wielka szkoda dla nas wszystkich i dla niego samego, dla tej formacji. Polska powinna się zmieniać. Powinna się zmieniać polityka w Polsce. Powinna się zmieniać ta scena polityczna, która istnieje od ponad 30 lat i tak naprawdę, mimo tych pozornych zmian, ciągle jest taka sama. Przystąpienie do wyborów, czyli de facto, jak powiedziałem, do plebiscytu,
będzie polegało na wyborze moralnym, nie tylko politycznym, że wybieramy jedną partię albo drugą. Jak jestem za, a oni są przeciw, to mniej więcej wiem, o co chodzi. Wybór moralny to jest wybór między dobrem a złem. My takiego wyboru nie dostaniemy. Mamy wybór między czymś złym, a czymś jeszcze gorszym. I to jest kwestia indywidualnego osądu i naszej własnej oceny. Czy coś, co jest jeszcze gorsze, jest gorsze od tego, co jest złe, czy jest tam wszystko jedno. Jeśli to jest złe i tamto złe, nie szukamy tych niuansów. Nie patrzymy, co możemy jeszcze stracić lub co możemy jako tako zyskać. Tym się wyborca nie kieruje. Po prostu nie potrafi. Dlaczego? Bo wybierać trzeba umieć. A my mamy przerwę. Mamy zaledwie te 33 lata istnienia neo-PRL-u, bo on się przecież nie zmienił. Przejście z tej formy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do Ciecej Rzeczpospolitej, jak oni to nazywają, polegało na tym, że została zmieniona nazwa, zmienili na Morzełka, dołożyli do tego koronę, ale tak naprawdę cała zaszłość została. Administracja komunistyczna nieruszona. Polityka z poprzednich lat nieruszona, czego właśnie jest dowodem na przykład istniejący i dobrze się przez wiele lat mający ZSL. Komuna, która pozmieniała nazwę, ale w jakiś sposób się zalegalizowała w nowej rzeczywistości. I tacy towarzysze jak Miller, Cimoszewicz i inni mówią, że to nie my, nas tu lud wybrał, demokracja. Lud jaki jest, taki jest. Jeśli lud ich wybrał, to wcale nie znaczy, że zrobił dobrze. Zostało wojsko, zostały służby. To wszystko, co było PRL-em, wżarło się w nas w taki sposób, że wyjście z tego będzie jeszcze długotrwałe i będzie wymagało tylko i wyłącznie wymiany pokoleniowej. Aż PRL sam zdechnie. Tylko czy wszyscy mamy na to czas? Czy wszyscy możemy na to czekać? Bo te zdechlaki PRL-owskie mają się dobrze. Upasieni w Parlamencie Europejskim, upasieni w polityce w Polsce, przez kilkadziesiąt lat stale u żłobu, nie zamierzają sami odejść. Ale nawet jeśli oni odejdą z przyczyn naturalnych, z przyczyn wiekowych, to przecież oni wychowują następców. I tych następców możemy pooglądać. Mamy posłów, którzy nie wiedzą podstawowych, elementarnych rzeczy z naszej historii. Nie wiedzą, kiedy było Powstanie Warszawskie. Poseł, który ma żonę z przydomkiem Pęto Kiełbasy. Co to w ogóle znaczy? Innej orientacji poseł, który ma kolegę, który ma ksywę Sztaba Złota. To są niuanse, ale po takich niuansach powinniśmy oceniać całość, żeby umieć wybrać. Jak się nie interesujesz na co dzień tym, co się dzieje, co z tobą robią, to w momencie wyborów jesteś bezradny. Albo ten ma niebieską koszulę, ten ma ładniejszy krawat. To nie są kryteria wyboru, ale niestety są.